Co to jest konto? Konto to jest takie miejsce na trzymanie swoich oszczędności, środków pieniężnych. Czy ma Pani konto? Mam. Czy konto w banku to dobre rozwiązanie na trzymanie pieniędzy? Myślę, że tak. A jak Pani myśli, czy pieniądze na tym koncie są bezpieczne? Tak. Bezpieczniejsze niż w domu na przykład. No tak, konto bankowe jest to miejsce, gdzie wpływają wirtualne pieniądze. Posiadam konto internetowe. Czy konto w banku to dobre rozwiązanie na trzymanie pieniędzy? Uważam, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ już teraz istnieje możliwość przelewów internetowych, że nie trzeba było chodzić do banku i opłacać rachunki, tylko wykonać te przelewy przez internet. Jak Pani uważa, czy pieniądze na tym koncie są bezpieczne? Jeżeli tylko jedna osoba, która jest posiadaczem konta, zna hasło do tego konta i na bieżąco zmienia to hasło też i aktualizuje, to uważam, że te pieniądze są bezpieczne. Czy ciężko założyć takie konto? W dzisiejszych czasach nie. Nawet przysyła umowę kurier. Tak, przyjeżdża kurier i dostaje się egzemplarze, w dwóch egzemplarzach umowę do podpisania, którą jedną właśnie zostaje dla osoby, która zakłada to konto, a drugi jest dla właśnie banku. Czy warto mieć konto w banku? Uważam, że warto jest mieć konto w banku. Wiadomo, że jest bardzo przydatne, tak? Do opłacania właśnie chociażby rachunków. A dlaczego niektórzy ludzie boją się założyć takie konto? Mi się wydaje, że boją się to zrobić, co ludzie starsi. Na przykład tak jak w wieku moich rodziców, to już są ludzie, wiadomo, którzy jeszcze nie mieli takiego dostępu i nie mieli takich możliwości. I oni mogą też właśnie bać się takiego rozwiązania, bo jest to dla nich nowe rozwiązanie. A jako ludzie młodzi, którzy na przykład tak jak wy, już jesteście w sferze internetu wszystkiego i wy się wszystkiego już uczycie na bieżąco w szkole i potem będzie wam dużo łatwiej oczywiście. A jednak kiedyś to nie było takiej możliwości i teraz samemu po prostu ludzie starsi to muszą tego się nauczyć, a nie wszyscy też są w stanie. Co to jest konto? Konto jest to rachunek osobisty, na które wpływają wszystkie moje, powiedzmy, dochody, z których mogę sobie rozliczenia przeróżne robić. Czy ma Pani konto? Mam. Czy konto w banku to dobre rozwiązanie? Chyba najlepsze. Czy, jak Pani myśli, czy pieniądze na tym koncie są bezpieczne? No cóż, nieraz myślę, że bezpieczne, ale czasami myślę, że niekoniecznie. A dlaczego? No bo coraz więcej jest specjalistów, którzy potrafią się włamać na te konta, na przykład. Albo jak zgubię kartę i nieopatrznie numer PIN gdzieś tam przy okazji jest, także... Czy ciężko założyć takie konto? Bardzo prosto. Czy warto mieć konto w banku? No warto. A czemu inne osoby boją się założyć takie konto? Nie wiem, może dlatego, że nie znają. Po prostu niewiedza czasami jest tym, że nie zakładają. Co to jest konto? Co to jest konto? Konto jest zakładane w banku przez każdego obywatela, który ma skończone 18 lat. Czy ma Pani konto? Tak, mam konto w banku. Czy konto w banku to dobre rozwiązanie na trzymanie pieniędzy? Raczej tak, bo można korzystać z karty płatniczej w różnych zakładach, w sklepach, w zakładach usługowych. Jak Pani myśli, czy pieniądze na tym koncie są bezpieczne? Ja myślę tak, dopóki system bankowy jest bezpieczny, no to i pieniądze bezpieczne. Czy ciężko założyć takie konto? Nie. To jest bardzo łatwo. Panie, które bardzo często chętnie pomagają w banku zakładać konto, są do tego przeszkolone odpowiednio, także pomagają wypełniać dokumenty i nie ma większych problemów. Czy warto mieć takie konto w banku? Warto mieć konto w banku, bo często są różne oferty korzystne, z których można skorzystać. W razie jakiejś nagłej potrzeby można sobie wziąć debet, no, który później oczywiście trzeba spłacić. Dlaczego niektóre osoby boją się mieć konto? No tego to już nie wiem.
trzeba zapytać te osoby, o które się boją. Ale zazwyczaj emeryci, renciści też już korzystają z kont. Także myślę, że starsze pokolenie już też się przekonało do tego.